I witam wszystkich, z tej strony Popar. Zajmie się nowa czapka, nowy sezon. No. No i witam wszystkich w już kolejnym vlogu. Dzisiaj uprawa brunami. Leciutko, bo leciutko. Ja to bym wolał kultywatorem, bo patrzcie, zaraz wam nawet pokażę. Tylko może zacząłem film niestety. My stosujemy głównie uprawę orkową i tu patrzcie, wilgoć jest takie, no dobry mój kciuk, czyli gdzieś tam, nie wiem, z 10 cm, a brona bierze z 5, ona bierze tylko przegarta, ale ja chciałbym, żeby jeszcze stąd, z tego dołka wyciągnęło. Fakt, wyrówna ładnie, te moje brony ładnie robią, jak jest też dobry operator, jakim jest mój dziadek, który już ma N lat doświadczenia w pracy polowej. Mówiąc M, mam na myśli, już pracuje od, no, od dzieciaka, robi, jak to kiedyś się mówiło, że pracował w polu, a ja już w pracy jako traktorzysta, to w wolnym czasie rzecz jasna było od pracy, to dokładnie już leci teraz, no, policzmy sobie od 70 roku, u nas tutaj, w Mielniku, to już leci tutaj 52 rok. Nie, może 69, ale mówię, że już 70 lata, bo jak. Czy nie, gdzieś jak w 70 roku się poprawę z babcią chyba. No, tak. Nie wiem, w 60 albo w. Albo później, albo wcześniej, nie wiem, już nie pamiętam. No i 80 robi te hektary nasze. 6 hektarów raptem. Może kiedyś było 8, ale to tam też sprawy takie dosyć ciekawe są z tym powiązane, ale to powiedz na osobny materiał. Słownie. No, myślę, że to ładne. Chociaż, że wybrakowane. Jak na mój pierwszy raz, kiedy uprawiam oziminę i wiem, co w tym roku muszę zrobić, czego nie będę robił. Czyli nie będzie MPK-u, może pójdę, zmienię technikę i zamiast dawać MPK pojadę z czymś innym. Zobaczymy, może coś bardziej trochę ekologicznego, jakieś środki typu ekologiczne. No, oczywiście jak obornik jest ekologiczny, to tak, ale niestety mam problem z tym u mnie na terenie. Są krowiarze, ale oni też sobie muszą mieć. Ja muszę też gdzieś kupić, kurde. Żeby to pole nawieźć, to ja potrzebuję, no, takie dobre 4 łódki. Jeśli chcę dać na przykład 25 ton na hektar. To takie, wiecie, przykładowo oczywiście nawożenie. No, jedzie dziadzio. Tam już jest, jak się kurzy. Za masajem. Za moim najlepszym ciągnikiem na świecie. Są lepsze, fakt. Ale ja tego bym na nic innego nie zamienił. No. Dobra, zobaczymy, może nawet nagram coś joga z kabiny, jak się uda. Niestety, sorry, taki mamy klimat, nie mam niesamowity i okazuje się, że piątek jest robotą, a to proszę, dobrze rozładowane moje hektary. Dobra, próbujemy, teraz ja próbuję, dziadek trochę teraz odsuwa, i co, próbujemy sobie tutaj pod teradele, 2 hektary będą około. Muszę się skupić.
Krzyszy i powiem tak, najbardziej to wam atakuje. Czy tu, co ma może, tego, żeby to jeszcze ładnie wyrównało. Jak już kończył uprawiać, ja nie miałem czasu zbytnio nagrywać, bo kurde, jest mało czasu, w tym jest po 17 już, po 5 mocno, no nie tak mocno, raptem parę minut, ale musimy dzisiaj może jeszcze to coś jemy, ale zobaczymy jak będę stał z czasem jeszcze, ale to w sumie ile, 10 minut, z 5 minut tamtą stronę czy 10, jak ja jadę 8 km na godzinę, to pole robię w, nie wiem, godzinę się wyrobiłem, ponad godzinkę raptem, z 2 hektary prawie ja tu robiłem z 3,5 godzinki, może godzinę 20 w maksie, oczywiście gdybym odliczył jeszcze tam przestój jeden czy dwa, które tam trwały po minutę, trzy, to może by wyszło, że w godzinę bym się zamknął, ale to taki wynik jest naprawdę dosyć mocno teoretyzowany. No, dobra. Może się już widzimy, jak będę siał tę roślinę w dosyć nietypowy sposób, bo zasiejemy ją kosem, ale tego wszystkiego się dowiecie później. Więc dobra. Słyszymy się później.